Rosyjska inwazja w Ukrainie trwa już prawie rok. W dalszym ciągu potrzebne jest wsparcie dla tych, którzy walczą oraz tych, którzy muszą uciekać. Dlatego w Rudzie Śląskiej odbędzie się już w najbliższą sobotę koncert charytatywny Karpackiego Zespołu Pieśni i Tańca Ukrainy Werchowina. Podczas imprezy Fundacja TVS zbierze datki na rzecz 67. Batalionu Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy. My walczymy z naszym rosyjskim agresorem i bronimy swoją niezależność. Jest tak bardzo dla nas ważne te wsparcie, które mamy, otrzymujemy od Polaków. I także nam jest bardzo ważne, żeby tak rado i tak gościnno przyjęli tych Ukraińców, którzy przyjechali. Zespół Werchowina wystąpił już w Polsce na kilku koncertach. W najbliższą sobotę w Domu Kultury Bielszowice wolontariusze Fundacji TVS będą zbierali pieniądze, które zostaną przekazane potrzebującym. Fundacja od początku wojny stara się pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Cały czas kieruje się empatią i wielkim sercem. To jest jak gdyby normalne. My po prostu zawsze jesteśmy tam, gdzie człowiek potrzebuje pomocy. Tutaj właśnie tymi ludźmi są nasi bracia z Ukrainy. Werchowina występuje w Ukrainie i za granicą już od ponad 75 lat. Artyści koncertowali w Polsce, Chorwacji, Belgii, Czechach i Niemczech. To zespół, który prezentuje bogactwo karpackich melodii, pieśni i tańców ludowych. Ruda Śląska po raz kolejny postanowiła pomóc ogarniętej wojną Ukrainie. Cel jest jeden, zbiórka dla poszkodowanych z powodu wojny. Będzie można wesprzeć akcję, bo sam wstęp jest wolny, ale będzie można jakieś środki, jeżeli ktoś będzie miał tam złożyć na pomoc właśnie wszystkim mieszkańcom Ukrainy. Datki można też przekazywać na konto Fundacji TVS z dopiskiem Pomoc dla Ukrainy. Koncert odbędzie się w Domu Kultury w Bielszowicach w Rudzie Śląskiej o godzinie 17. Wydarzenie odbywa się pod patronatem telewizji TVS.